Bardzo pozytywnie. Jest wśród nas tak naprawdę taka super atmosfera, można powiedzieć, że rodzina, mimo że od samego początku wielu z nas tak nie znało się osobiście, tylko tam, no jak to w świecie koszykarskim, ktoś przez kogoś znał, widywaliśmy się na meczach, no ale naprawdę jest taka, no można powiedzieć właśnie jak wspomniałem, rodzinna atmosfera. Ja nie lubię właśnie takiego określenia, żeby ktoś mnie nazywał młodym. No, będzie to już mój 5. sezon na parkietach Ekstraklasy. No, chciałbym już być traktowany normalnie, jako pełnoprawny zawodnik, nie jakiś młody, perspektywiczny, bo to w Polsce jest bardzo popularne, a moim zdaniem to nie jest do końca prawdziwe. No, wiek młody kończy się, wydaje mi się, razem z kadrami młodzieżowymi, czyli do lat 20. Później już ktoś próbuje sił w Ekstraklasie, no i może być jeszcze perspektywiczny, ale już na pewno coraz szybciej się to kończy, to młody. Już później po prostu jest bardziej doświadczony. Na pewno chcę zrobić postęp to w każdym elemencie tak naprawdę, no bo mimo że jestem w Ekstraklasie, to mam dużo takich wad, które no, chciałem jak najszybciej poprawić. No, nie będę tutaj akurat mówił, ale no, trenerzy i trener Artur Pacek ze mną na siłowni pracuje i chce mi w tym pomóc. Tak samo trener Andrzej, czy pierwszy trener również, trener Winnicki. No, wszyscy chcą pomóc, no, a ja chcę pracować i się rozwijać. No powiem szczerze, że ciężko zawsze się grało, mimo że nawet tu było gorąco, to nawet atmosfera sama no, również była gorąca. Tutaj widać, że kibic lubi ten sport, no i wie jak się kibicuje.